Dzień dobry Państwu. Nazywam się Radomir Pałka. Zajmuję się w firmie Farbykabe linią do renowacji zabytków. Z wykształcenia jestem konserwatorem, tak więc temat jest mi bardzo bliski. Proszę Państwa, co roku skupiałem się na fragmencie, wybranym fragmencie oferty produkcyjnej naszej firmy. W tym roku mamy również jeden bardzo ciekawy produkt, który zgłosiliśmy nawet do konkursu, ale spróbuję Państwu pokazać taką przekrojową ofertę firmy. Jeżeli coś z Państwa by bardziej zainteresowało, to oczywiście zapraszam do naszego stoiska. Zacznę może tak, jak od kilku lat zaczynam nasze prezentacje, czyli od tej działalności reklamowej firmy, czyli wspieranie naszego sportu. Pani Justyna Kowalczyk, którą firma sponsorowała przez blisko 3 lata, no już teraz jest inny sponsor, ale nie tylko, bo nasze związki firmowe z PZN-em, czyli z Polskim Związkiem Narciarskim, są bardzo szerokie i wspieramy zarówno tych, którzy są numerem jeden, jak i młodą kadrę młodzików, skoczków, narciarzy, biatlonistów. Także firma w szerokim zakresie sponsoruje właśnie tych młodych sportowców. Jeśli chodzi o naszą firmę, firma mieści się w centrala firmy, firma matka w miejscowości Gossau w Szwajcarii. Tutaj właśnie kilka zdjęć takich archiwalnych. Firma ponad 100-letnią tradycję. Jest to firma rodzinna. W tym momencie trzecie pokolenie zawiaduje firmą. Tak wyglądał zakład jeszcze w początku lat 80. Natomiast w chwili obecnej jest mocno rozbudowany, nowe linie, również w momencie, kiedy firma została w 100% przejęta przez kapitał szwajcarski, w Katowicach wybudowano nową linię produkcyjną do produktów mokrych, do farb. Jest to linia półautomatyczna. Dziękuję. Nie działa. Działa? Dziękuję. Tak więc w momencie, kiedy Szwajcarzy dokapitalizowali spółkę polską, pojawiły się nowe perspektywy na rozwój. Jeśli chodzi o naszą firmę, działamy w szerokim polu takim badawczo-naukowo-poznawczym. Prowadzimy różne szkolenia, wspieramy naszych wykonawców. Kooperujemy z innymi firmami, również przeprowadzamy własne badania, analizy, no żeby w konsekwencji znaleźć się na obiektach zabytkowych w Polsce, ale nie tylko. Tutaj taki program produkcyjny, który zestawiłem w takich 4 zasadniczych podgrupach, czyli farby do wnętrz, farby elewacyjne, tynki i masy tynkarskie na elewację i produkty do renowacji zabytków. Tu jest jedna podgrupa, produkty do ociepleń, która tak naprawdę jest gdzieś pomiędzy produktami elewacyjnymi i masami tynkarskimi, ponieważ ten asortyment tutaj wzajemnie się uzupełnia. Ja oczywiście skupię się na produktach do renowacji zabytków. I tutaj dwa słowa o Nowalicie, którym w zasadzie kilkakrotnie również na Egirze mówiłem, szerzej poruszałem temat. Jest to niskoalkaliczny system polikrzemianowy, na którym tak naprawdę firma nasza urosła bardzo pod koniec lat 90. Badania trwały od 92 roku. Firma opatentowała ten system niskoalkaliczny polikrzemianowy w 99 roku. Tak naprawdę można powiedzieć, że jest to system krzemianowy trzeciej generacji. Łączy on sobie wszystkie zalety tradycyjnych produktów krzemianowych, rozszerzając możliwość aplikacji na podłoża, które
niekoniecznie są mineralne, albo chociażby znajdują się tam pozostałości tworzyw sztucznych. Tutaj taki króciutki rys, jak to mniej więcej wyglądało, czyli odkrycie dwukomponentowej farby krzemianowej. Tutaj właśnie również takie zdjęcie przed blisko 100 lat z pierwszym logiem, to jest pierwsze logo Karl Bubenhofer AG. Później 55 rok, kiedy pojawiła się farba dyspersyjna i te 10 lat później jednokomponentowa farba krzemianowa. W 99 roku, jak już wspomniałem, firma opatentowała niskoalkaliczny system polikrzemianowy jako pierwsza na świecie. Tutaj takie zestawienie tradycyjnej technologii krzemianowej i właśnie systemu Novalid. Czym się różnią? Oczywiście produkt krzemianowy, zarówno krzemianowy, jak i polikrzemianowy Novalid ma niski opór dyfuzyjny, mineralny charakter również. Tutaj jest przedstawione zdjęcie z mikroskopu skaningowego. Widzicie Państwo, że struktura porowata jest bardzo podobna. I jeśli chodzi o pigmenty, również stosujemy w systemie Novalid, podobnie jak w krzemianowym, pigmenty mineralne, pigmenty nieorganiczne. A jakie plusy? Jeśli chodzi o zestawienie do produktów krzemianowych, jak wiecie Państwo, dużym problemem jest właśnie wysoka alkaliczność w produktach krzemianowych, natomiast w systemie polikrzemianowym Novalid znacząco obniżyliśmy to pH. Oczywiście jeśli chodzi już o bezpośrednią aplikację na budynku, zabezpieczenie zarówno budynku, jak i pracownika w wypadku produktów krzemianowych jest bezwzględnie wskazane. Jeśli chodzi o system polikrzemianowy Novalid, już nie. No i oczywiście rozszerzamy dodatkowo jeszcze możliwości aplikacji na podłoża niekoniecznie mineralne w wypadku systemu Novalid. I jeśli chodzi o tą linię Novalid, jest to szeroka grupa tynków, farb gruntów, począwszy od mas tynkarskich Novalid T, farby podstawowej, farby Novalid F, farb laserynkowych linii Novalid L, dodatkowo uzupełniająca farba do spękanych podłoży Novalid Plan i oczywiście grunty systemowe pod każdy z wyżej wymienionych produktów. Technologia ta została kilkakrotnie nagrodzona, między innymi na EGIR-ze w 2005 roku. Otrzymaliśmy nagrodę za szczególne osiągnięcia w renowacji stref historycznych. Również technologia w 2006 roku została doceniona na targach toruńskich. Otrzymaliśmy medal europejski za technologię Novalid, jak również tutaj pojawia się nazwa farby krzemianowo-dyspersyjnej do wnętrza Quatex, która również jest takim przykładem mocno rozwijającego się produktu. Tutaj również kilka nagród, wyróżnień zdobywanych przez naszą firmę. Jeśli chodzi o te produkty stosowane na obiektach zabytkowych, to sięgają one początku działalności firmy, czyli 95-96 roku. Tu jest taki przykład wykonany w technologii krzemianowej, czysto krzemianowej Calcite F, budynek dawnych koszarów austriackich przy ulicy Rajskiej. Obecnie mieści się tam Biblioteka Wojewódzka. Tutaj technologia polikrzemianowa, Pałac Branickich w Białymstoku, farba Novalid F, również tam system naszych tynków renowacyjnych, restauro, produkty do wzmacniania kamienia, linii konsolid, także szeroka gama produktów była tutaj stosowana. Pałac Wilanowski, gdzie również dostarczaliśmy gro materiałów wykończeniowych, począwszy od tynków, gruntów, farb szlamujących, farb laserynkowych. No w tym momencie już inwestycja dobiegła końca. Myślę, że można sobie oglądnąć, jak wygląda po pełnej konserwacji. Tutaj po Wąskiej w Warszawie również system Novalid, system tynków renowacyjnych Mineralid Restauro. Oprócz kościoła również poddane renowacji były katakumby przy zastosowaniu naszych materiałów. Często właśnie tak wyglądają te powłoki
nie do końca historyczne, o których pan dr Karaszkiewicz również mówił. Tak mniej więcej z czymś takim państwo też się bardzo często na pewno spotykacie, czyli pudrująca się, łuszcząca farba, tutaj akurat powłoka farb dyspersyjnych. Również zawilgocone podłoża w strefie cokołowej, podciąg kapilarny, który w nieizolowanych budynkach jest bardzo dużym problemem. Oczywiście w takich wypadkach najczęściej projektanci, konserwatorzy proponują system tynków renowacyjnych, który właśnie wprowadziliśmy 3 lata temu. Jest to system Mineralit Restauro, który posiada certyfikat WTA. Mineralit Restauro TB jest to obrzutka, Mineralit Restauro TW jest to tynk wyrównujący, magazynujący sól, hydrofilny i Mineralit Restauro TU, zasadnicza warstwa końcowa systemu, tynk hydrofobowy Mineralit Restauro TU. Tutaj jest certyfikat WTA do tego systemu. Oczywiście wykończenie tych powłok mogą stanowić również farby systemu Novalit, silikonowe, krzemianowe. Jeśli chodzi o takie podstawowe parametry, tu chciałem zwrócić uwagę głównie na współczynnik oporu dyfuzyjnego i porowatość tych produktów, które tak naprawdę w zeszłym roku zostały znacząco poprawione. Jeśli chodzi o pozostałe produkty linii renowacyjnej, to na przykład na pozostałe części poddawane konserwacji, renowacji, tam gdzie jest przewidziana wymiana tynków, proponujemy na przykład zaprawę mineralną, zaprawę wapienną Mineralit Restauro W, czy szpachle kombi finish. Jeśli chodzi o wykończenie końcowe, tą estetykę, to oczywiście farby. Naturalnie w wypadku obiektów zabytkowych produkty dyspersyjne się nie nadają, ale pozostała gama produktów, tak jak produkty krzemianowe czy polikrzemianowe Novalit, jak najbardziej tak. Tutaj jest jeszcze nasza farba silikonowa Armasil F, która również często znajduje zastosowanie na obiektach zabytkowych. I we wnętrzu wspomniana przeze mnie wcześniej farba krzemianowo-dyspersyjna Aquatex, która ma parametry bardzo, bardzo zbliżone do zewnętrznej farby krzemianowej Calcilit F. Tam współczynnik oporu dyfuzyjnego jest, SD jest na 0,02. I masy tynkarskie również ostatnimi czasy cieszą się dużo większą popularnością. Oczywiście produkty dyspersyjne również w tym wypadku w grę nie wchodzą, natomiast produkty krzemianowe, silikonowe, polikrzemianowe jak najbardziej. Tutaj również mogę nawiązać do wystąpienia pana doktora Karaszkiewicza. Te produkty są barwione w masie i mają zupełnie inny charakter. To podłoże, gdzie kolor wydobywany jest z wnętrza tynku, jest dużo bardziej szlachetny i naturalny, nie poraża taką sztucznością powłoki zewnętrznej. Wspomniałem również o materiałach impregnujących do konsolidacji. Jest to preparat Mineralit Consolid 100 i 500. Są to estry etylowe kwasu ortokrzemowego do wąskoporowatych i szerokoporowatych materiałów, często stosowane również przy obiektach jako uzupełnienie. Produkt Algizit, który stosujemy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Obiekty, które mamy porażone mikrobiologicznie, należy oczywiście właśnie tym preparatem wcześniej zdezynfekować i dodatkowo później dodać preparat Fungatin zabezpieczający, zazbrajający warstwę wykończeniową, czy to farb, czy tynków na elewacji. Tutaj takie przykładowe zdjęcie ze Szwajcarii, północna elewacja, no ale oczywiście to nie jest wyjątek. W naszych warunkach atmosferycznych podobne rzeczy się dzieją, czyli po rozglądów na elewacji północnej tak wygląda obiekt po renowacji, po dezynfekcji i przemalowaniu farbą krzemianową właśnie z zazbrojeniem fungatinem.
Ten fungatin, no, to są oczywiście produkty sublimujące, zabezpieczają obiekt na około 6 do 8 lat. Tutaj mamy taki dość ciekawy produkt, który znajduje zastosowanie w rejonach głównie szkód górniczych. Jest to system antyrysowy Novalit RSA i Armasil RSA. W miejscach, gdzie powstają duże rysy spękania na elewacjach po wzmocnieniu konstrukcyjnym, aby nie wykonywać kosztownego remontu całości elewacji, proponujemy takie masy wykończeniowe oparte właśnie w technologii silikonowej bądź polikrzemionowej jako wykończenie tychże elewacji. Już rzeczywiście największa sprzedaż i zastosowanie tych materiałów to jest rejon Górnego Śląska, jak również Dolnego Śląska, okolic Lubina, Polkowic. Tak więc tutaj jeszcze dla takiego ogólnego zestawienia produkty Mineralidres Tauro, system tynków renowacyjnych, zaprawa wapienna Mineralidres Tauro W, kombi finish, szpachla wapienno-cementowa, konsolidy i taki produkt, który został zrobiony na potrzeby elewacji z okresu międzywojennego, gdzie był duży problem, aby po oczyszczeniu przywrócić faktyczny wygląd elewacji, czyli tę migotającą mikę, która w starych tynkach była. Tutaj zrobiliśmy taki specjalny, z taką farbę transparentną, właśnie z tą miką, która stanowi dodatek 10% do tej farby. I proszę Państwa, produkt, który wprowadziliśmy w tym roku, czyli Mineralit Izotynk, mineralna wodoszczelna zaprawa tynkarska. Bazą do tego produktu był tynk renowacyjny, hydrofobowy, natomiast chcieliśmy zwiększyć jego hydrofobowość do tego stopnia, aby był to tynk wodoszczelny, zastępujący często na przykład izolację pionową. I rzeczywiście udało się coś takiego osiągnąć, niestety tracąc na niektórych parametrach z tynku renowacyjnego, głównie zmniejszyła się tam porowatość, natomiast osiągnęliśmy doskonałą wodoszczelność, tynk wytrzymuje około 2 metrów słupa wody, w tym momencie jeszcze przechodzi produkt badania. Zdolność dyfuzji pary wodnej jest na poziomie Mi 11, Możliwość oczywiście wykorzystania tego produktu zarówno przy izolacjach na zewnątrz, jak i wewnątrz. Dobra paroprzepuszczalność do produktów mineralnych, ponieważ ten tynk jest w 100% produktem mineralnym, nie jest modyfikowany w żaden sposób żadnymi dodatkami syntetycznymi. Oczywiście wysoka odporność na sole, mrozoodporność, aplikacja na wilgotne powierzchnie, jak i mokre. Możliwość aplikacji ręcznej, jak i mechanicznej, dowolnego opracowania powierzchni na gładko, na ostro i możliwość do aplikacji kilku warstw. Ta ilość warstw jest nierozerwalnie związana z poziomem hydroizolacyjności tego produktu. No i gdzie możemy tą zaprawę stosować? Czyli we wszystkich budynkach, zarówno zabytkowych, jak i nowych. Wszędzie tam, gdzie mamy wzniesione budynki tradycyjną metodą, właśnie na produktach mineralnych, wszędzie tam, gdzie chcemy uzyskać wodoszczelne zabezpieczenie, na przykład w pomieszczeniach takich jak baseny, łazienki, tarasy, możemy wykonać izolację piwnic, podmorówek, cokołów. Również znalazł ten produkt zastosowanie w Szwajcarii jako izolacja wodoszczelna studni i innych urządzeń hydrotechnicznych. Jeśli chodzi o takie zestawienie właśnie do naszych produktów z tynków renowacyjnych, tutaj sobie pokusiłem się o takie małe zestawienie i chciałem zwrócić Państwu uwagę właśnie na zasadzie tylko te dwa parametry. Niestety właśnie porowatość spadła do poziomu tam około 20% z tych 50, które były wypadkową, więc w związku z tym produkt ten nie może otrzymać certyfikatu WTA. No i oczywiście wytrzymałość na ściskanie jest zdecydowanie większa, również to jest drugi parametr. Natomiast otrzymujemy
otrzymujemy tą wodoszczelność na poziomie 1,5 metra słupa wody przez 7 dni według polskiej normy, także produkt ten jak najbardziej nadaje się do izolacji wszelakich. Tutaj kilka realizacji również z zastosowaniem systemu Restauro. To jest Łuków niedaleko Siedlec, gdzie kompleksowo obiekt został poddany renowacji przy zastosowaniu naszych produktów. Tutaj jest miejscowość Szczekociny, znana z bardziej niedawnej tragedii, która się tam wydarzyła. Tam był również stosowany system Mineralite Restauro, wykończeniem farba, była farba Novalite F. Tutaj dwa kościoły nieopodal Krakowa, Świątniki Górne i Mogilany, również system tynków renowacyjnych, impregnaty i farba wykończeniowa, w jednym wypadku silikonowa, w drugim wypadku calcit. Miejscowość Bramowice, brama wjazdowa do klasztoru i tutaj również system Mineralite Restauro, wykończenie właśnie w tynkach cienkowarstwowych, tynkach barwionych w masie, które miały na celu wydobycie tego szlachetniejszego, tej szlachetniejszej powłoki zewnętrznej. Krzeszowice, tak zwany Stary Pałac Potocki, gdzie również zastosowano kompletny układ systemów renowacyjnych naszej firmy. Tutaj jedna z kamienic w Krakowie na ulicy Sebastiana, również przy zastosowaniu systemów tynków renowacyjnych, impregnatów Consolid i farby polikrzemianowej Nova ITF. Tutaj jedna z kolejnych realizacji przy zastosowaniu naszych materiałów chrzanów, liceum ogólnokształcące przy ulicy Piłsudskiego, również bardzo kompleksowo i rzetelnie poddana renowacji została ta szkoła. I kilka przykładów spoza naszego kraju. Katedra w Saint-Gallen, Szwajcaria. Tutaj nasi partnerzy szwajcarscy przez 5 lat poddawali wspólnie z wykonawcami renowację tego obiektu. Budynek Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, również system polikrzemianowy farb, w tym również wypełnionych do mikrospękań laserunkowych. Tak wygląda ten budynek już po renowacji, która była kilka lat temu wykonywana. Tutaj również kamienica, jedna z kamienic krakowskich nieopodal na ulicy Szewskiej, gdzie również stosowano nasze produkty. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie przy placu Matejki, preparaty do hydrofobizacji, preparaty do konsolidacji, również tynki barwione w masie i farby, też obiekt poddany kompleksowej renowacji. Pałac Mańkowski w Krakowie, również poddany konserwacji kilka lat temu. Tutaj nieopodal wyjścia od magistratu kamienica na rogu Grodzkiej i Placu Wszystkich Świętych. I po drugiej stronie ulica Grodzka, to akurat wykończenie stanowią tynki na bazie cementu romańskiego, ale my dodatkowo hydrofobizowaliśmy tą powierzchnię i stosowaliśmy impregnaty linii Consolid do wzmacniania podłoży. Tutaj jest Kazimierz Dolny i renowacja również przed kilku lat, kamienica Celejowska. O, tutaj się znowu pojawiła Akademia. Brama Chorzowskiego Zoo, brama przeniesiona z Świerklańca, zniszczonego kompleksu pałacowo-ogrodowego. Również całe spektrum naszych produktów zastosowanych na obiekcie. Dodatkowo ten obiekt był był konserwowany za sprawą naszej firmy. Pan Bubenhofer z naszym prezesem wyłożyli fundusze na renowację tego obiektu. Tak wygląda teraz po kilka lat temu. Było robione zdjęcie, teraz niestety troszkę gorzej, ale to jest oczywiście
temat do bieżącej konserwacji każdego obiektu zabytkowego. Tutaj jest pałac w Minodze, również kompletny system renowacyjny, farba Novalit F, kościół Sakramentek w Warszawie teraz również jest poddawany, już ostatnie skrzydło klasztoru, również przy zastosowaniu naszych produktów. Tutaj jedna z naszych większych inwestycji na Ukrainie, Berdyczów, farba Calcilit F. Kilka lat temu dostarczaliśmy tam materiały. Również taka ciekawsza realizacja, malarstwo iluzjonistyczne przy zastosowaniu naszych pigmentów farb mineralnych. Obecnie mająca się ku końcowi renowacja Bazyliki Jasnogórskiej, tutaj również dostarczamy do wnętrz nasze produkty. I jeden z większych również pałaców, Pałac Ogiński w Sielcach, obecnie siedziba Akademii Podlaskiej, gdzie również dostarczaliśmy całą linię naszych produktów. Tak wyglądał tuż przed oddaniem. I na tym Państwu dziękuję. Jeśli byliby Państwo zainteresowani którymś z produktów, to zapraszam na nasze stoisko. Dziękuję.